jesteśmy w szczególnym miejscu w Jerozolimie, gdzie prawdopodobnie Pan Jezus płakał nad tym miastem. A co to ma wspólnego z tym miejscem i z tekstem, który jest wyznaczony na najbliższą niedzielę, posłuchajcie sami. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną. A ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też innym: pójdę za tobą, Panie, pierwiej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Myślę, że to bardzo trudne słowa, szczególnie dla tych, którzy pogrzebali swoich zmarłych. Widzimy za mną cmentarz w Jerozolimie, niesamowita historia i też wiele ludzkich historii związanych z tym miejscem, ale każdy z nas ma swoją historię związaną z grzebaniem umarłych. Każdy z nas niejako zostawia cząstkę siebie w grobie swojej bliskiej osoby. Pan Jezus oczekuje bardzo trudnej rzeczy od swoich naśladowców, dlatego że oczekuje tego, by odmówić ostatniej posługi pogrzebania swojego ojca na rzecz służby dla niego. Do tego mówi, że już nie jesteśmy związani z tym królestwem ziemskim, z prochem ziemi, ale mówimy zupełnie o innym królestwie, o Królestwie Niebieskim. To jest niesamowite wyzwanie i pytanie, ile jesteśmy w stanie poświęcić dla służby i czy jesteśmy w stanie w ogóle to zrozumieć. Z takim krótkim przemyśleniem i pozdrowieniem z Jerozolimy Was zostawiam i życzę dobrego dnia. Shalom!